Od września uczniowie pierwszych klas szkół średnich będą mogli uczyć się języka łacińskiego i kultury antycznej. Będzie to przedmiot do wyboru. Podstawa programowa przewiduje nauczanie w wymiarze 1 godziny w tygodniu. W polskiej szkole za mało jest tradycyjnych wartości, tego wszystkiego, co kształtowało Polskę i jej kulturę przez setki lat, mówi małopolska kurator oświaty Barbara Nowak i dodaje, że dziś system szkolnictwa nie ma pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Nie ma tego całościowego spojrzenia na młodego człowieka jako człowieka, którego trzeba formować do życia w państwie polskim, do życia w rodzinie, do życia według wartości. Krokiem w tę stronę, to znaczy kształtowania uczniów według wartości, jest nowy przedmiot, który trafi do szkół średnich. To łacina i kultura antyczna, co ogłosiło już Ministerstwo Edukacji Narodowej. To przedmiot do wyboru. To były postulaty osób związanych z kulturą, z językiem łacińskim, aby takie możliwości wprowadzić i od najbliższego roku będzie to już możliwe. Mówi minister Dariusz Piątkowski. Język łaciński i kultura antyczna mogą dać uczniom zdolność krytycznego myślenia, a także umiejętność pogłębionej analizy. Bez kultury antycznej i łacińskiej trudno jest wychować myślące społeczeństwo, mówi pedagog i literaturoznawca dr Tomasz Szturo. To niezbędna inteligencja językowa, to jest tożsamość literacka, to są pewne normy estetyczne, pewne wzorce. Z drugiej strony to są jeszcze bardziej pragmatyczne umiejętności, tak jak podstawy myślenia przyczynowo-skutkowego. Tutaj mówię o kulturze antycznej, tak jak geneza filozofii, kategoria porządkowania świata. Wychowanie mądrego społeczeństwa, jak tłumaczy dr Tomasz Szturo, jest możliwe tylko dzięki odpowiedzialnemu kształceniu. To znaczy takiemu, które połączy tradycyjne wartości i nowoczesne metody nauczania. Dziś polska szkoła musi dodatkowo odpowiedzieć na te ideologie, które próbują zawładnąć umysłem młodych, alarmuje małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Które są pięknie opakowane w hasełka o miłości do każdego człowieka, o tolerancji bezwzględnej, o różnego rodzaju zagrożeniach. To one dzisiaj formują naszą młodzież, a nie to, co my byśmy sobie wyobrażali, że powinno być. To wyzwanie, które musi podjąć resort edukacji. I resort, tak przynajmniej wynika z zapewnień ministra Dariusza Piątkowskiego, chce podjąć rękawice. My wyraźnie mówimy o tym, że szkoła ma nie tylko i wyłącznie uczyć, ale także wychowywać i stąd te kierunki polityki oświatowej ogromną rolę kładą na tę warstwę etyczną i wychowanie młodzieży. Ale dokumenty resortu edukacji, szkolne programy muszą pójść w parze z postawą nauczycieli i często właśnie za sprawą tych, którzy powinni wychowywać, do szkół przebijają się treści, które są wprost zaprzeczeniem tradycyjnych wartości. Łacina i kultura antyczna mają o tych wartościach przypomnieć. Będzie na to 30 godzin, 1 godzina lekcyjna w tygodniu.